sprzedał się poradnik, jakie itemy są dobre dla poszczególnych czempionów? Będzie jakiś duży patch, to mogę zrobić taki poradnik. Bo teraz nie ma to sensu. Bo się zaraz co chwilę znowu coś zmieni. Generalnie w tej chwili najbardziej uniwersalnym przedmiotem, jaki możesz zbudować, to jest Infinity Edge. Praktycznie na każdej postaci, do każdej kompozycji można zrobić. Zaczynam od Niko. Nie. No fajnie, że Niko mamy, ale generalnie wolałbym zamiast tego 3 golda w tej chwili. Ale też nie kupię tier 3 postaci, nie zrobię Niko i nie sprzedam, bo nie jestem idiotą. Zephyr też jest uniwersalny, ale generalnie Infinity Edge pozwala ci też bardzo szybko wygrywać walki. I to jest najważniejsze. Nie no, ja słucham, chyba grać nie będziemy. I jest w planach? Ma być jakiś maintenance, o ile się nie mylę, więc nie wiem. Przed tym sezonem, co graliśmy, było... Co? W pierwszym sezonie była tragedia przecież na koniec. Tylko i wyłącznie Smoki Imperiale się grało, nic więcej. Tragiczna meta. Po co najlepiej grać w tym patchu? Pod Civil. Dobra, no mamy Woodlandy znowu. Zaczniemy od nich. Zobaczymy. Czy tego trasha kupować? Przed włączeniem rankingowych? No wiadomo, że przed włączeniem rankingowych będzie wszystko fajnie, bo tam wszyscy się bawią i nie grają o nic. To nikt nie tryharduje, tylko po prostu poznaje grę. Wiadomo, że jak tylko się włączy rankingowe gry, to od razu jest coś nie tak. Jeśli coś jest nie tak, oczywiście w balansie. Dobra, zrobimy tak. No niestety, żadnego upgrade'u postaci nie dostaliśmy. Absolutnie żadnego. No jest 5 golda, czyli będziemy na 8. Tak, musimy ich sprzedać, bo nam tutaj kompletnie nie pasują. Tu 2 orny. No dobra, zostawimy tak. Wygramy to, może być ciężko. Zależy, jak się bardzo elektryk będzie odpalał, a mu troszkę pomagamy, bo mamy Infinity Edge, ale dobra, jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Pokaż z bliska kurczaka. Co ja, panie, mam z galoty zdejmować? Czyta knigę. O, ale upgrade. No ale czy to jest lepsze od Woodlandów? To jest najśmieszniejsze, że to chyba nie jest lepsze od Woodlandów. To jest chyba właśnie najśmieszniejsze w tym wszystkim. Jeszcze to Sugacja pierwszym uderzeniem. Ale to jest as. Mm.
Smoki i Guardiany, no ale Smoki i Guardiany to było w jednym buildzie, panie. No, zobaczymy, co tam będzie. 4 Wardenów, w tym jeden trochę bije, więc myślę, że będzie spoko. Nie, oni teraz 62%. Wszyscy mają tyle samo, nie? Tak. To jest bez tragedii. Ty, no ale... Nie zaczynaj pani od double castu przecież. I znowu double cast. Błagam cię. Już myślałem, że kolejny będzie. Co mamy? Pelerynkę. Z pelerynki najchętniej zrobił albo QSS-a, albo Zephyra, albo po prostu Dragon Claw. Kurde, nie wiem. Weźmiemy sobie pasek. Moi magowie potrafią tych 50% w ogóle podwójnie nie walnąć. Ogólnie jest ten problem z... Dobra, słuchajcie, zrobimy tak na razie. A to ciekawe, co? I ona będzie miała do niego najbliżej? Bo generalnie heksy są równe do wszystkich trzech. Jestem ciekaw, czy to będzie działać. Zobaczymy. Generalnie, jeśli chodzi o... Kupię dwie pary tego pana. Jeśli chodzi o magów, to mi się strasznie nie podoba ich umiejętność, bo uważam, że jest strasznie losowa po prostu i ma straszny power spike. Więc generalnie nie jestem fanem trzech magów. Sześciu magów? Okej, okay, spoko, bo mają zero losowości i wiesz, czego się spodziewać. Ale przy trzech magach, szczególnie w early game, to jest po prostu loteria. Czy ci zrobi double casta, czy nie zrobi double casta? I wygrywasz walki, czy przegrywasz walki? Ajajaj, karamba! No kurczę, kupiłbym tą Kindred. Ale nie ma jak za bardzo teraz. To jest największy problem. A jeśli wygramy walkę, to sprzedamy tego Nasusa. Te dwa Warusy... Łatwiej będzie nam trafić Warusa w tej chwili do upgrade'u niż dwa Kindred. Więc wolałbym zostawić tego Warusa na razie. Ciekawe, to jest... Dwa... Heksy są w takiej samej odległości do wszystkich, więc czemu on akurat dostaje, to nie wiem, ale okej. Okay. No niestety, szkoda. Tutaj ma milion lightów w ogóle. Ten kolega. Co robimy w takim wypadku? Kurde, no... Nie no, dobra, sprzedamy. Zrobimy tak jednak. Przekierujemy się. Żeby mieć tego 30 golda. Mhm, no okej, okay, dobra. Tak to działa. Z czym ludzie grają? Ten forsuje berserkerów. Seer. Ten forsuje berserkerów, okej. Okay. Mimo, że żadnego upgrade'u nie ma. Ten forsuje berserkerów też. No nie, nie, może niekoniecznie. Ten lighty. Ten magów chyba. Dobra, słuchajcie, jest tylu berserkerów. Dobra, tylu berserkerów, że to praktycznie nie ma sensu za bardzo. Mm-mm.
To hash jest albo redemption. No nie bardzo, to nam też nie pasuje. Dziękuję, Devil. Jak poprzednia gra, na trzecim miejscu skończyliśmy. Zacnym trzecim miejscu. Kurde, Jax upgrade. No dobra, potrzebujemy cokolwiek silniejszego po prostu, więc zrobimy tak. Nie chcę się za bardzo przegrywać walk, wiecie. Ale mogłem sprzedać jedną karmę tak naprawdę. Bo ten pasek by się przydał na czymś innym. Za dużo ludzi idzie w Azira. Okej, okay, jest upgrade. Tu zrobimy tak. Kupimy sobie tą Kindred. No bo jak już jest parka, to zostawimy parkę. I teraz tu bym zrobił tego Zafira sobie. Tak mi się wydaje. No Leona. A myli mi się. On podobne są. Czemu Nautilus ma 80 armora? Co jest? Ej! A, desert ma. Okej, okay, dobra. Nieważne. Wszystko okej. Okay. Sprawdźmy jeszcze raz, co tam ludzie mają. No ten forsuje berserkerów, ewidentnie. Tylko, że ma devkapa, what? To jednak zmienia chyba plan. Sprzedał berserkerów. Ten ma taki miszmasz, że w ogóle nie wiem, o co tu chodzi, ale chyba jednak berserkerów. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem, on chyba też nie wie. Ma 0 golda, 1 000 000 przedmiotów i 1 000 000 postaci. Nie wiem, jest jakieś dziwne lobby. Co mamy za przedmiot? Łezkę. Jeśli moglibyśmy zrobić Serafa, to zrobiłbym Serafa. No i zrobię Serafa. Wolę mieć w tej chwili skończone 3 przedmioty. Nie wiem, ta meta jest tak dziwna, że ja wolę budować od razu przedmioty takie w miarę uniwersalne, niż żeby przegrywać walki, bo wolę zagrać pod top 4, niż skończyć na 8 miejscu. Nie podoba mi się to totalnie. To rankedzik jest? No ja w sumie nie gram normalnie. Wisz? Co z tym brandem? Kupować? Co tu się dzieje? Jeszcze raz. Ten Blade Masterów. Ten Magów. Ten Lighty. Ocean Berserk. 4 Ocean, 3 Berserker.
Okej. Trzy berserker, 2-0, trzy berserker. Ocean magowie, dwie anki ma. To jest problem, lekki. Dobra, kupimy jednego Branda zamiast tego Varusa. Jest Kindred, Togit. Co, wstawiać ją teraz? W sumie byłoby ok, ale tracimy na Susa wtedy. Więc to mi się troszkę nie podoba. Siemanki, są. Ale zamiast tego Jaxa... Jako w tej chwili? Troszkę więcej damage'u zawsze, nie? Dwa Tibersy. Srogie. Nie zdety, ale spoko. Co to za temki na susie? Infinity, Seraph i Zephyr. Mam nadzieję, że pomogą. Kurde, czy ja w ogóle chcę... No, nie wiem. Załóżmy, że chcę. Ale niekoniecznie. Cześć, Bumble. Łuk, który jest nam do niczego niepotrzebny. Jednak zamiast Kiana mogłem wstawić. A jeszcze mi popsuła. No tak, zapomniałem o tym. Jestem idiotą. Moja wina. Moja wina. W tej chwili tak, zamiast Yorika. Justice Grand jest w ogóle, jest grywalnym przedmiotem, ale nie jest priorytetowym, z tego, że jego komponenty są używane na inne przedmioty, w szczególności Glove, który tak naprawdę idzie, o. O kurczę. Glove w szczególności idzie na Infinity Edge, Last Whisper i Jeweled Gauntlet. Jest to duża bardzo różnica. Czy Infinity działa ze spellami? Ze spellami działa tylko i wyłącznie, jeśli masz jeszcze Jeweled Gauntlet. Tak nie działa ze spellami.
Nie, pierdzielony glacjal. Ale wygraliśmy, lul. Gdyby to był Olaf 2, to byśmy nie wygrali. Na razie mamy zrobiliśmy z szybkiego Power Spike'a, ale będziemy bardzo mocno przegrywać w late game'ie. Bardzo mocno. Więc trzeba będzie coś wymyślić. I to zależy od tego, jakie dostaniemy. Jeśli dostaniemy przed Lux, no to będziemy szli w Lux. Jeśli dostaniemy na przykład Singed'a, no to trzeba by zrobić Singed'a. Tylko problem jest taki, że nie bardzo mogę zaplanować, co z przedmiotami. I to jest duży problem. Dobra, no wezmę ten pasek. RFC może też, no ale nie, no bez sensu po prostu. Dobra. Z łuku może jeszcze dostanę coś na raptorach. Ktoś gra jeszcze w TFT? No sporo ludzi, ale zapewne nie ty. Kurde, drugi Singed. What? No dobra. Aaa, trzeci Mountain. Tak. Dobra, to zlokujemy tutaj. Ale jaja, w sumie Jax ty skontrował tego builda. W sumie tak przypadkiem się udało skontrować go, bo Jax się odpalił i Sivir nie mogła trafić żadnego uderzenia. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Ale koleś musi być zdenerwowany. No przegrałem z takim gówno buildem, w którym jest gówno wszystko, miszmasz. No, bo w sumie prawda. Ja mam wszystko i nic. Autentycznie. Wszystko i nic. Tutaj jest totalny miszmasz, zobacz co ja mam. Dwa Wardeny, nagle Jax i Singed 2 i Senna. W ogóle bez sensu. Bez sensu. Ale zrobiliśmy early power spike i mamy dzięki temu 78 HP. Brakuje nam bardzo Morello tutaj. Jakbyśmy dostali Morello, to jesteśmy nawet bym powiedział spoko w domu. Dajesz, Jaxiu. Ważny jesteś. Odpal się. Dobrze. To jest zabawne tej. Ten Jack czy naprawdę tutaj robi grę. Kolejny wyeliminowany. Ale jaja. Jak działa Senna? Senna jest typowym supportem. To znaczy, że jak się odpala, targetuje najdalszy wysunięty pionek od ciebie. Od niej w sensie. A ze swojego własnego teamu, czyli w tym momencie będzie to najprawdopodobniej Sion, który gdzieś skoczy tutaj sobie, tu będzie sobie stał, na niego celuje i strzela takim promieniem, który wspomaga wszystkie swoje pionki magicznym damage'em z każdym atakiem, a oprócz tego zadaje jakieś tam minimalne obrażenia przeciwnikom, ale także nakłada efekty. Więc Morello na przykład na scenie jest rewelacyjne, bo sprawia, że trafia przeciwników, a także infliktujesz Morello ze wszystkich swoich własnych postaci. Staliśmy z patrule, to co mi. Ale bzdura. No zrobiłbym Berserkera, ale to nie ma najmniejszego sensu w ogóle. Późno, nie przestawiłem go. Glacial? Też bez sensu. Trzeci gracz wyeliminowany. Za Senny Yorika? Nie mogę, bo bym stracił Shadow, a to jest... Kindred to jest mój główny damage dealer tutaj. Więc nie może tak po prostu
Nie mogę tak sobie po prostu usunąć tego. Co się dzieje z tymi jurikami? What? Ale bezedura. Lunar teraz nie jest potrzebny tak naprawdę. Muszę sprawdzić ustawienie wszystkich przeciwników, bo od tego zależy, gdzie będzie stał ten pan. Ten ma chyba sporo mistyków, co? Siema, Arion. No, słuchajcie, nie ma co rolować. Trzeba by zrobić level po prostu. Asasino ma po tej stronie. Asasino Porerino. Okej, okay, dobra. Uj, ten Veigar. No, kolega, zabrakuje jednego Veigara do złotego i wtedy zacznie kosić wszystkich. Kurde, tylko jeden gracz z... Dobra. Bez sensu ten Singe w takim wypadku. Dobra, jedną karmę na razie sprzedamy. Musimy jak najszybciej zrobić ten level. Lighta można by wziąć. Taka trochę bzdura to jest, no ale... Możemy wziąć. Pamiętaj, Mornes, że Vita mówi tylko gospodarz. Morello działa na duszki? Tak, dopóki on żyje, to Morello także działa na duszkach. What? Co się stało? Ile on damage zadaje ten śmieszny Veigar? Kolega został na 2 HP, okej. Okay. Skasował mi Kindry, tak. Jednym strzałem. Przenieśmy zajęcia z niedzieli na sobotę, więc tylko sobotę na uczelni? Git. Czyli GA Morolego będzie na niego spoko? No generalnie na niego GA jest bardzo dobre. No, po smoku robimy level i najprawdopodobniej wrzucimy po prostu karmę. Bo tak. Jakie my tu mamy lobby? Same Oceany. No, zobaczmy. Czyli ten Jax już nie jest taki za bardzo potrzebny, tylko starcimy wtedy Lighta. To bez sensu wziąłem z tej karuzeli Lighta. Mogę sprawdzić, to jest moja wina. To jest mea culfon. Wiecie? Moja wina, moja bardzo wielka wina. I dzięki temu, co by nam się przydało, sprzedajemy Jaxa. Wstawiamy sobie Sorakę. Bo Soraka będzie MVP przeciwko magom. O, w ogóle się trafił ten Dragonclaw. A to git. Jakie itemy są najgorsze, mi nie opłaca się robić? Na przykład ten tutaj, zajebisty przedmiot, który się nazywa Titanic Hydra. To taka tragedia, ten przedmiot, że to się w pale nie mieści. Zaraz, wstawiamy drugiego mistyka. Przydałby się ten upgrade na Soracę, co prawda. No, ale zobaczymy.
Ale damage'u tam... Wiecie, jaki jest problem? Że powinienem w sumie zrolować zanim zaupgrade'uję. No. Cloud Avatar? No nie. Nie jest nam totalnie potrzebne. Kurde, no chyba lepszy... Nie wiem, czy Lunar, czy to? Chyba Lunar jednak. Tak mi się coś zdaje. Kindred, błagam was. Ale git. Dobrze, dobrze, proszę pana, dobrze, dobrze. 2, 6 i 42. Pierwszego miejsca nie będziemy mieli, ale... postaram się zrobić top 2. Mamy po prostu przewagę, ogromną przewagę w HP. Inferno. No nie. Uj. Czemu ja się nie pobawiłem z Zephyrem? Okej. Okay. Nie śmiejmy się z tego Veigara. Powiedział tak, słuchajcie, mam plan. Zabiję wszystkich oprócz najważniejszego celu. Ale Asior. Zobacz, Kinder, ile ma HP. Ilu mi graczy wyeliminowaliśmy? Milion chyba, nie? W tej grze. Zostaw tego QSS-a. Sześciu? No tak mi się właśnie wydawało. Czyż, jeśli wygramy, to chyba wszystkich wyeliminujemy, tak? Dobrze rozumiem? Czy ja dobrze rozumiem, panowie i panie? Ajajajajaj, no będzie ciężko. Będzie ciężko. Shadow musimy zostawić. Ile ten Singe dodaje damage'u? Kurde, dużo. Ah, fuck.
GG, my friend. GG, my friend. Woohoo! 4 mystyki!